Siemano mordeczki, witam was w kolejnym odcinku. Dzisiaj taki wstęp surronowy w takiej oto pięknej okoliczności. Ale spokojnie, spokojnie, dzisiaj na Surronie długo nie pojeździmy, ponieważ dzisiaj odcinek mocno rowerowy. Co prawda aktualnie jadę sobie Surronem, ale dzisiaj pośmigamy sobie również rowerkami na takim trochę w sumie secret spocie, na którym myślę, że jak powiem, że 3 lata nie byłem, to nie skłamię. O, tutaj foteczka leci. Bardzo ładna maszyna, bardzo ładna. Potestuję sobie rowerki, które już kojarzycie ogólnie, ponieważ te osoby już na filmach moich występowały. I sobie trochę chcę porównać do mojego treka, ponieważ zastanawiam się nad zmianą ramy. Ale o co dokładnie chodzi, dowiecie się później. Dzisiaj ogólnie jadę sobie Surronem, ponieważ odbierałem przed chwilą kolejne nagrody, które możecie zgarnąć w loterii. Ale o tym za chwilkę. O kurde. Jest ci moja ulubiona ścieżka, na której można sobie podwitować, boczkiem pojeździć. Ale fajnie. Jo. Dobra, tutaj trzeba już ostrożnie, żeby nikogo nie obsypać. A skoro już jesteśmy przy tych słynnych znowu chopeczkach, no to myślę, że grzechem byłoby znów sobie tutaj nie skoczyć, moim zdaniem przynajmniej. Oczywiście trzeba wziąć dobry rozpęd, żeby fajnie wyskoczyć. Tylko trochę opona jest łysa i fruniemy. I jedziemy dalej. Tutaj znowu, o, pod górkę. Ale bym się wydupcył. I tutaj zjazd. I tutaj, o kurde, dobrze, że tego nie wyskoczyłem, bo nie widziałem, że tam jest taki blok betonowy. O kurde. O kurde. Ja pierdziele. Nieźle. O, fajne to, fajny jest ten spocik, ale buty od razu są brudne po pierwszym przejeździe. Ta oponka jest mocno średnia, ale lecimy sobie jeszcze raz. Najedźmy i wyskoczmy jeszcze raz, proszę państwa. Okej. Ole, teraz się wybiłem. Dużo lepiej niż ostatnio, jak tutaj byliśmy z chłopakami. Jo, ale tu się kurzy. O kurde. O stary. O, git. Okej. O kurde. Tak wygląda but po dwóch przejazdach, patrzcie. Grubo jest. Jest mocno. A ja wam tylko chcę przypomnieć, został lekko ponad tydzień do finału całej loterii, także warto wziąć udział. Tutaj macie dziś link w prawym górnym rogu. I co, no grajcie, kupujcie e-booki, najtańsze 19 zł kosztuje, także to nie jest majątek, a można wziąć udział w bardzo fajnej grze. Drugiej szans takiej nie będzie. Dobra, ja zdjadę, bo strasznie wieje, widzimy się albo słyszymy za chwilę. Jestem właśnie w okolicach legendarnego spotu, na którym ojojoj, już dawno nas nie było, bo doszły mnie słuchy, że jest tutaj w okolicy razem z Bartkiem Ksylon, a jesteśmy właśnie w okolicy Necro, także skoro już jestem na Surronie tu w okolicy, to uznałem, że sobie zajadę i zobaczymy, co tam u nich słychać, co robią. Ej, się tak kulturalnie przywitamy, pośledzę tam chwilkę, coś też dla was, to coś też dla was przy okazji ponagrywam. Siema. Nie ma Bartka? Nie, przed chwilą pojechali, niedawno pojechali chyba do sklepu. No wiem, że do Maka pojechali godzinę temu, ale muszę do nich zadzwonić. No cóż, idę tutaj sobie obczaić, jak to wygląda, ponieważ no po tych kilku latach nieobecności, bo to ostatni raz byłem, jak jeszcze chyba miałem speca, tak mi się wydaje, to troszeczkę się pozmieniało. O, leci Bartłomiej. No, także chwilę sobie tutaj posiedzimy. Ja sobie tutaj stanę na drzewie. Oj, będę dla was kamerował z takiej perspektywy jak dron. Dawaj, wyginaj go. Dobrze. Ładnie. Leci pan Bartłomiej. Au. Pou, pou, pou. Kurde, ale klasa. Sama w sobie. Leci ciapąg rowerów. A. Oho. Fajnie chłopaki skakają. Zaraz będzie leciał Bartek, więc sobie tutaj stanę i zobaczę, jak to wygląda, jak on to przeskakuje. Bo muszę wiedzieć, jak będę swoim trekiem latał, jak to atakować.
Bo tu widzę, że ślady są przeróżne ogólnie. Leci pan Bartłomiej! O! Aha, okej, dobra. Już czaję, o co tu chodzi. Git! Fajne to. Ale rzeczywiście, trzeba tak mocno tutaj skrócić. Ktoś tutaj leci teraz? O, proszę. O, kojarzę tego pana z Kazury. Witam! Co prawda nie mamy ze sobą dzisiaj roweru, ale korci mnie, żeby cokolwiek sobie dzisiaj tutaj polatać i spróbować coś poskakać. Chociażby, może nie na dircie, ale chociaż na treku od Xylonka, ponieważ ostatnio mnie pytał, czy wolałbym ramę ML taką jak mam, czy może ramę M-kę. No powiedziałem mu, że w sumie to nie wiem, bo nigdy nie jeździłem na M-ce takiej typowej. Więc mam nadzieję, że uda mi się dzisiaj od niego ten rower pożyczyć, żeby może chociaż tą główną linię skoczyć, chociaż ona zawsze była dla mnie wrogiem. Ksylon się przełamuje dzisiaj do całej tej linii, także życzymy mu powodzenia. Dawaj, dawaj! Aha, bo on tędy jedzie. I tam rozpęd? O kurde! Dwie mamy. No dobrze, dobrze. O kurde! O! Nie wiedziałem, gdzie uciekać! Myślałem, że tam lecisz! Nie rób tak więcej! Ale kurde! Korci mnie to, żeby dzisiaj tutaj coś popróbować. Ale nie mam swojego treka. A jakbym przydupcył tutaj trekiem Xylona, to trochę by to bolało, no. A few moments later. Mogę pożyczyć mountain bike'a? Czy masz dwubiegunowość? Nie, mi się wydaje, że nie mam dwubiegunowości. Dobra, ty też wypierdolisz. Znaczy ja mam w miarę twardo, ale... Ej, twardo masz, fajnie, ale kurde, ten rower jest taki krótki. To jest jak dirtówka. Ja pierdzielę. Dobra, lecimy. Pyk, 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 pyk. Okej, okay. Dobra. O, daleko. Okej, okay. Let's go. Nie doleciałem na piące. Dobra, proszę państwa, bo powiem tak. Ja się za bardzo poczuwam, ale jestem i tak siebie bardzo zadowolony, ponieważ myślałem, że tu przyjadę i będę obsrany totalnie. Ale tutaj naprawdę duży plusik, duża łapeczka w górę dla tego roweru. Jest. Miodzio, bardzo mi się podoba. Rama M, idealna. Teraz już stoję w miejscu, się nie ruszam. Jedzie pan Bartłomiej. O! Teraz już jest ładnie. Kurde. Fajne też jest to, w sensie fajne, ale też techniczne, że tu masz chłopki tak, siup, 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 siup. No mówią chłopaki, że niby te po bandzie są takie same, tylko że tu mamy stoliki, a tutaj już zaczynają, oj kurde, gapy. To teraz lecimy takiego śmiesznego line'a, gdzie Mateusz spróbuje mnie wyprzedzić. Tak. Dobra, dawaj, jadę, no jadę, 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 jadę. Okej, okej. Łooo. Ale tam to było wysokie, ale teraz już się... Nie, nie ma opcji nawet. O kurde. Zobaczę sobie Tom, jak leci. Ale wysoko. Kurde, no mogłem w sumie lecieć, no. No było śmieszne. Ale no spróbujmy, zobaczmy. Najpierw tamtą po bandzie, może pierwszą. Lecimy. Pyk, 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 pyk. Okej, dobra. Okej. Uho, jak daleko. Dobra, i tutaj. Okej. It was at this moment that he knew. He fucked up. Zapomniałem, że tu jest drzewo. A to była piękna gleba. Nikt nie widział? Nikt nie widział, ważne, że właściciel nie widział. Chciałem zawrócić w lewo, ale w ostatnim momencie zdałem sobie sprawę, że tu jest drzewo. No cóż, bywa i tak. Lecę za Bartkiem. Bartek jedzie pierwszy, ja sobie zostawię trochę czasu, on tutaj wylatuje. Okej, okay, dobra. I teraz ja jadę. Tutaj prędkość. Okej, okay, dobra. Okej. Okay. Okej. Okay. Dobra. Dobra, dobra, dobra. Tutaj pyk, pyk. O, ho, ho, ho.
Powiem tak, nie doleciałbym tego, bo już musiałem tam mocno podciągać rower. I ogólnie swojego treka bym nie podciągnął. Jozdo, jozdo, pół, 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 Dęblin! Jedynka, pięknie. Dwójka. On naciska hebel non stop w locie. Dobra, lecimy, lecimy. Okej. Okay. O, jak późno! No, sorki, ale lewa to nie tak łatwo. Wolę prawą puszczać mimo wszystko, nie wiem czemu. Mimo, że jak się robi tobogana, no to jak ja jestem prawonożny, to robię tak, czyli lewą. Nie wiem. Dobra, to taki rozgrzewkowy. Idziemy robić suicide, a przynajmniej przymiarkę. Po zlocie już tu byłeś. Dzisiaj drugi raz. Jak ogólnie oceniasz spot, jakim jest Necro? Ponieważ Necro jest takim spotem, wydaje mi się, najbardziej technicznym z tych, które znasz w Warszawie. Tak, dokładnie. Jest bardzo techniczne, jest wymagające dla mnie i próbuję się uczyć skakać bardziej. Słyszałem, że mocno katujesz treningówkę i że sui też tam skoczyło, więc mam nadzieję, że zobaczy dzisiaj to sui. Także ogólnie tutaj progres zawsze ludzie robili, bo treningówka była zawsze kozacka. Treningówka tutaj jest taka. O kurde! Asekuracyjnie tak! Sam się nie spodziewałem. Akurat stanąłem trochę bliżej na lądowaniu, bo myślałem, że nie wiadomo gdzie wyfrunie. I go chyba nie objąłem całego. Kurde! Staję teraz z drugiej strony, żeby go uchwycić w całości. Mocno siodło złap! Moja babcia robi lepiej. Moja babcia bokserem lepiej nie sabido. Robercik się przygotowuje do Warskina. Zrobisz, wylądujesz, odjedziesz? Wylądujesz, wylądowywałem, nie? No to git. Dlaczego żółwi. Nie teraz? Pyk. Aj. Dawaj, Ksylo! Maniemu! Maniemu! Wsadziłeś? Dało radę wsadzić palca, grzebalca? Palec, grzebalec, ale on nawet nie poczuł. Nie poczułeś tego, nie? Jo! A czemu nogi zdjąłeś? O kurwa! Jak daleko! O! Kurde no! Oddaj mu rower, bo się sapie! Co to było? Co to za pozycja? Co to za strik jest? Do końca trzymaj! Co to było? Co to za pozycja? Co to za strik jest? Dobra, stałem, dobra, dobra. Łapeczka w górę dla Robercika za to coś. Cztery kamery we mnie wycelowane i kontrol tam się robi, nie? O, powiem tak, to sobie zaliczam. Co prawda, oj. To nie chcę nikomu wjechać. Nie zrobiłem takiego, wiecie, tak jak jest cień teraz. Kurde, zaciąłem się. Nie robiłem takiego z klaśnięciem, to zrobiłem taki. Ostatnio Bartek też takie robi. Czyli takie, nie wiem czemu, bez klaśnięć. Ale to był najbardziej, jaki zrobiłem do tyłu z rękoma wyskok. Nie było to klaśnięcie, bo mnie nadal nadupcają te plecy po tej glebie. Ale zrobiłem szybciej niż Ksylon. Ksylon! Gdzie jest Ksylon? Ksylon Susajda, zapraszam robić! Gdzie on jest? Jo! Było prawie! Tylna noga ci spadła! Dawaj jeszcze raz! Dawaj, kręć tu! Jo! Tak powoli? A, bo on na półę. Jo! I akurat tu stałem. Dawaj, lecimy. Od razu za mną, od razu. Dawaj do końca, do końca! Aj, aj, aj! Ale dobre to było! Oj, oj, oj! Thank you.
klasycznie. Tu pogan na koniec. Kurde. No tutaj, tu jest chyba taka klasyczna linia. Zawsze Bartek praktycznie to samo. Na każdy tutaj chłopca akurat zarzuca, jak leci tam dużą. O, witam. Witam. O zdrowie pytam. Żółw. Dawaj, musisz załadować którąś linię. Na hulajnodze. Korzystając z chwili odpoczynku, chcę wam przypomnieć, proszę państwa, że już powoli kończy się czas na kupowanie e-booków, ponieważ zostało już leciutko ponad tydzień do finału loterii. Także jeżeli chcielibyście sobie zgarnąć surronka, którym sobie dzisiaj śmigam razem z chłopakami, albo na przykład rower enduro czy dirtówkę i sobie robić progresik, to zapraszam was do zakupienia e-booków. Najtańszy kosztuje 19 zł, czyli to jest taka cena przeciętnego kepsika, więc myślę, że warto sobie jednego kepsika odmówić, żeby wziąć udział w grze o nagrody o wartości ponad 60 tysięcy. Wystarczy kupić e-booka. Jest tam ogólnie sporo fajnych takich historyjek. Także zapraszam was do wzięcia udziału w akcji, bo już nie zostało dużo czasu. Także miłego dalszego oglądania. Okej, okay. Dobra. Ło, daleko. Okej, okay. Let's go. Let's go. A może by tak polecić właśnie tą linię tutaj w boczek? Tą w prawo tutaj, kurde? Tylko ja nie wiem, czy ja umiem aż tyle w prawo przelecieć. Ło, jak tu jest daleko! O, nie wiem, pomyślałem, że dolecę! O kurde. Dobra, nie ginie fisio tego. Ale żem zdupcył. Najprostszą rzecz zdupcyłem. A pan bierze udział w loterii? Chce pan wygrać rowerek albo tak, surronka? Uuu, no to żółwik. To życzę powodzenia. Jestem ciekaw ogólnie, kto wygra. On był chyba niedoleciany. Dobrze, może już nie róbmy. Pokaż to odwrót. Z Bartkiem to gorzej jak dzieckiem. Miał nie robić, ale będzie robił jeszcze raz. Dobra, ja jestem gotowy, tylko tutaj się odsunę w sumie, żeby na mnie nie wleciał. Oho. O! Czyściutko, pięknie, bardzo ładnie. Poproszę łapeczkę w górę dla Bartka. Chłopaki jeszcze zostali na spocie. Troszeczkę poskakać, ale ja już muszę zawijać. Ja już śmigam sobie z suronem. Wracam tak naprawdę z nekro. Ponieważ no co, na dzisiaj to będzie koniec w tym odcinku. Także mam nadzieję, że wam się podobało. Wyszło troszeczkę spontanicznie, ponieważ miał być odcinek surrona. O kurde. A wyszło, że pojechaliśmy sobie na rowerki. Także proszę zostawić łapeczkę w górę. O! I widzimy się w kolejnym odcinku, a ja was zapraszam oczywiście do wzięcia udziału w loterii. I to tyle. Siemano! O kurde, chciałem wam pomagać, dobra. Łapeczka w górę, zubik z dzwoneczkiem i widzimy się niebawem. Yo. Dobra, spierdzielamy, bo ochorna się do nas doczepiła. Także no, to tyle z tej miejscówki.